nie, bo on jest para, wiesz? Aklimatyzacja przebiega pomyślnie. Dwie godziny na początku, może pierwsze dwie noce było troszeczkę dziwnie, ale po tych dwóch dniach już było wszystko w porządku. Mieliśmy teraz mini zgrupowanie w Uniejowie, gdzie warunki były fantastyczne do treningu. Naturalna murawa cały czas, więc to też dla nas dużo, ma to dla nas dużą wagę. No jesteśmy w pełni przygotowani, przepraszam, na pierwszy mecz ligowy. Na pewno bardzo dobry pomysł. Wyciągnęliśmy troszkę jako klub też wnioski z tych problemów z zeszłego sezonu, kiedy nie mieliśmy dostępności boisk na miejscu. Fajnie, że pojechaliśmy na 2-3 dni, skorzystaliśmy z dobrego boiska w Uniejowie. Powinno być lepiej przygotowane, mogliśmy pograć w piłkę na nawierzchni meczowej, więc na pewno to jest na duży plus. Spędziliśmy też czas z sobą, przeprowadziliśmy chrzest, prowadzenie nowych piłkarzy. Było trochę śmiechu w wolnym czasie wieczorem, także uważam, że takie 2-3 dniowe zgrupowanie w tym momencie to bardzo dobrze się sprawdziło. No, zaczerpnęliśmy troszkę z przeszłości i też stworzyliśmy dwa boisbendy. Chłopaki trochę musieli przygotować się, trochę tańców, trochę śpiewów w grupach przed publicznością. No wiadomo, komu lepiej szło, tym więcej braw dostawał, to zrobiliśmy takie głosowanie jak w street dance trochę. No była też grupka, która miała teatrzyk do odegrania, musieli się wcielić w rolę między innymi dyrektora sportowego klubu i nowych transferów, także była kupa śmiechu. Były też tańce indywidualne, także no, chłopaki otworzyli się fajnie, pośmialiśmy się, spędziliśmy czas razem. Pewne napięcie tak, ale bardziej związane z ekscytacją, gdyż nie możemy się doczekać tego pierwszego spotkania i powrotu ligi. Tak jak powiedziałeś, no, Jagiellonia jest teraz wiceliderem, jednak jeżeli spojrzeć na tabelę ekstraklasy, te różnice punktowe są bardzo małe i gdyby nie nasza słaba końcówka, nie ma co się oszukiwać, 3 porażki, gdybyśmy tam zapunktowali, to dzisiaj bylibyśmy w zupełnie innym miejscu i w innych nastrojach, więc każdy punkt jest na wagę złota, a ta liga też pokazuje, że każdy z każdym wygrywa tak naprawdę. My w poprzedniej rundzie też pokazywaliśmy, chociażby na Lechu, że z czołówką potrafimy grać i wygrywać, więc mam nadzieję, że rozpoczniemy tę rundę z wysokiego C fajnym, pewnym zwycięstwem. Nie będziemy uciekać od tego, że przegraliśmy ostatnie spotkania, no to jest część sportu. Trzeba się umieć podnieść po porażkach, nie tylko chodzić z klatą podniesioną, jak się wygrywa, robi się fajne rzeczy, ale też trzeba umieć stanąć i powiedzieć uczciwie, że się gdzieś zawaliło albo się nie stanęło na wysokość zadania. Także no, my jesteśmy świadomi tego, ale też z drugiej strony była przerwa, w której można było pracować nad poprawą elementów, które zawodziły, a na pewno takie były i trzeba też do tego się przyznać. I mecze będą weryfikowały. No, zawsze jest tak, że dużo się opowiada i o tym, jak się trenuje, jak się gra, ale na koniec liczą się punkty i my musimy przekuć swoją pracę na zdobycze punktowe. Nie wiem, nic się nie zmienia. No, w zasadzie można powiedzieć trzon rady, gdzieś tam Marek, ja zostaję ten sam. Trzeba było dobrać kilku chłopaków, którzy czują się też na siłach do tego, żeby pomagać zespołowi w różnych aspektach, w różnych spotkaniach, czy organizacyjnych, czy na boisku. Także jest to całkowicie naturalne po tym, jak odszedł kapitan Patryk i takie rzeczy się dzieją, trzeba było gdzieś dogadać się i nową radę wybrać. Widzimy też, że jest duża rotacja co do zawodników w naszym klubie. Co okienko praktycznie sporo piłkarzy odchodzi, sporo przychodzi. Myślę, że ważne jest, żeby ten kręgosłup zespołu był klarowny. Trener po obserwacjach zdecydował, że ta grupa zawodników ma wziąć odpowiedzialność za całą drużynę i my po prostu jesteśmy od tego, żeby brać tą odpowiedzialność na boisku przede wszystkim, ale także poza nim i godnie reprezentować barwy Widzewa. Nie, to nie są jakieś takie żołnierskie zasady, to są naturalne rzeczy. No, kapitan to też, powiedzmy sobie szczerze, to nie jest też jakaś taka funkcja, która była kiedyś, że ktoś wchodził, walił pięścią i krzyczał na wszystkich, bo raczej uważam, że o wiele lepiej spełnia swoją rolę rozmowa gdzieś i o problemach, i o tych wspólnych sukcesach.
Także ja tutaj nie jestem po to, żeby dzisiaj udawać kogoś ważnego i po prostu będę starał się tak jak dotychczas pomagać swoją osobą i sportowo i w szatni, ale na normalnych zasadach. Znaczy, ja nie ukrywam, że się bardzo cieszę z tego wyróżnienia, że gdzieś moja praca gdzieś sportowa i jako osoba w szatni też jest to doceniane przez różne osoby i przez trenera i mam nadzieję przez chłopaków też w coraz szerszym gronie. Dochodzi często do zmian w szatni, no bo to już nie są te czasy, że piłkarze spędzają dużo lat w jednym klubie, można powiedzieć sami rok, półtorej, pół roku, różne są opcje. No i też taka funkcja, która jest potrzebna do pomocy tym chłopakom młodym, którzy muszą wejść do zespołu, poczuć się, że są też u siebie, że mogli dać swoją jakość, zaprezentować się, ale też organizacja jakichś takich życia poza boiskiem. Wiadomo, na boisku liderzy są w różnych formacjach, spełniają swoje funkcje, w szatni jest to troszkę inaczej, też trzeba umieć to wszystko połączyć. Adaptacja do nowego systemu, troszkę inaczej jeśli jesteśmy ustawieni na boisku. Złapanie wysoko w pressingu też jest, asekuracja ofensywna. No kilka takich rzeczy, które no gdzieś w kuluarach my będziemy wiedzieć, ale nie ma co teraz opowiadać w szczegółach, bo to nie jest nic interesującego, wydaje mi się. Generalnie chodziło o to, żeby usprawnić trochę poruszanie się zespołu wspólnie na boisku. Trener ma swoją filozofię, żeby patrzeć przede wszystkim na siebie, więc my generalnie ćwiczyliśmy to, jak mamy zagrać i mamy konkretny plan na to spotkanie, określone zachowania. Dlatego myślę, że jak będziemy dobrze realizować te zadania i dołożymy jakość piłkarską i oczywiście zaangażowania, czego nigdy nie może brakować, to powinniśmy osiągnąć pozytywny rezultat. Wiadomo, że ten okres przygotowawczy to jest okres, gdzie te treningi się kumulują, takiej mocniejszej pracy, przygotowania też fizycznego. Dlatego osobiście zawsze staram się bardzo dbać o siebie, profesjonalnie podchodzić do swoich obowiązków, ale przede wszystkim w tym okresie, gdzie te treningi się nawarstwiają, trzeba zwrócić uwagę na dobrą regenerację, dobry sen, dobre odżywianie, żeby broń Boże nie przydarzyła się kontuzja i fajnie, że się udało praktycznie w większości naszej drużyny przepracować ten okres bez kontuzji. Generalnie budowanie swojej tożsamości, swoich zachowań, cały czas jako drużyna docieramy, doszli też nowi zawodnicy, dlatego dla nich też dobry czas, żeby się wpasować i mam nadzieję, że tego efekty zobaczymy w niedzielę.